witam Was na moim nowym kanale. No nie, właściwie projekcie MTB Off. Postanowiłem, że pobawię się troszeczkę w nagrywanie, tak jak tam gdzieś wspominałem kiedyś. Dobra, jestem na wycieczce rowerowej. Sezon rowerowy już tak zaczynam na maksa. Będę jeździł, jeżdżę. Jutro też. Jak będzie dobra pogoda, a nawet jak będzie zła pogoda, to wyruszam. Dzisiaj będzie krótko, bo wiem, że ludzie nie lubią długich filmów i to jeszcze na takich kanałach, które nie zarabiają. Dobra, dzisiaj będzie o wodzie. Woda jest kolarzowi, rowerzyście, biegaczowi potrzebna. I najlepsza jest kranówa. Słuchajcie, to jest bidon. Z Decathlonu dostałem do roweru, czyli wiecie, no, gratisik. Ja sobie wymyśliłem kiedyś, że jak będę jeździł na rowerze, to będę pił tylko kranówę, żadnych słodkich napojów, żadnych mineralek, żadnych, nie wiem, dziwnych izotoników, bla bla bla. To nie znaczy, że takich rzeczy nie piję, właśnie piję jak nic nie robię i jak tyję, o tak. Dlaczego kranówa? Bo kranówa jest zdrowa, fajna, ekologiczna, przyjemna, najlepsza. Najlepsza w bidonie plastikowym, takim już wytartym, ubrudzonym, a najlepiej smakuje, jak jeszcze ten bidon jest utarzany w błocie. No tutaj akurat nie mam błota, no ale nie będę go tam wrzucał do kałuży, nie? Nie chodzi o to. Ale wiecie, taki łyk z takiego plastiku w górach, gdzieś tam w Beskidzie, nie wiem, gdzieś tam w okolicach Zakopca, no to naprawdę spoczko, nie? Dobra, no i tutaj jeszcze chciałem poruszyć tak szybko tą sprawę tej ekologii, bo wiecie, ludzie mają coś takiego, że nie wiem czemu piją tony tych mineralek, kupują bez sensu w marketach, taszczą to kilogramy. Ta woda przeważnie jest gorszej jakości niż ta kranówa, albo tam, nie wiem, dosolana nie wiadomo czym. No w ogóle to jest takie bez sensu, no ale człowiek ma jakąś taką, nie wiem, ten marketing tak robi, że ma takie przyzwyczajenia. No ja też mam takie jakby przyzwyczajenia, że kiedyś mi wmawiano, że taka woda z kranu jest zła i trująca wręcz, nie? I dlatego, nie wiem, wiele osób w Polsce, na świecie, no może tam na świecie, no w Polsce gotuje tą wodę tak bez sensu i przy okazji zużywa wodę i zużywa energię, nie? Wiecie tam, ekologia, wegaństwo i tak dalej. Czyli co? Ja Wam polecam pić kranówę. Nie bójcie się tej kranówy, chyba że macie tam, nie wiem, jakąś bakterię coli, no to nie pijcie, no ale naprawdę większość chyba nie ma takich ujęć w Polsce, żeby była zanieczyszczona woda, no. Tym bardziej, że z tego co się zorientowałem, bo jak tam jestem w różnych miejscach, to taka kranówa ma różne smaki i kiedyś jak byłem, w zeszłym roku byłem na Mazurach, to po prostu mieszkałem akurat koło stacji uzdatniania wody. No powiem Wam szczerze, tak pysznej wody jeszcze w życiu nie piłem. Taka była dobra, czyściutka i w ogóle spoczko. A ja mam taką kranówę, która chyba ma dużo wapnia i kamienia, ale wiecie, no człowiek takie rzeczy sobie tam reguluje, nie? To nie jest nic strasznego. Wiecie, że człowiek nie może pić wody destylowanej, takiej wyczyszczonej, bo to jest jeszcze gorzej dla niego. I tyle. Powiem Wam szczerze, że no polecam i tyle. Nie, dobra, już nie chcę za dużo gadać, bo tu nie będziemy o wodzie gadać i trzeba wracać powoli, muszę jeszcze przejechać jakieś 15 km. Może mi się uda jutro też coś nagrać. Znaczy nie, zobaczę jak to wyszło w ogóle. Czy ta kamerka się w ogóle nadaje do nagrywania. To tak sobie tutaj jeszcze. Znaczy nie mogę patrzeć w obiektyw, bo jestem w takim miejscu, że słońce świeci. Aha, dobra, to gdzie jestem? Jestem w okolicach Podkowy Leśnej i tutaj z tyłu jest taka kapliczka fajna. Znaczy taka trochę dziwna, bo jest Matka Boska, która stoi, no wygląda to jak statek kosmiczny, no to tak, taka dziwna instalacja, no ale jakiś artysta to tak zaprojektował, no dobra, nie będę Wam tego pokazywał, zobaczycie sobie to sami gdzieś tam, pewnie jest, dobra, aha i tutaj jeszcze ludzie jeżdżą, na koniach biegają,
że tak powiem. Dobra. To tyle. Siemka.